Dzień dobry, cześć i czołem, witam was. Bardzo serdecznie, jestem Paweł, jestem tu, jest Lucek. Oran już strzela. Siemanko, jestem Lucek i testujemy nową tak broń. Jest, dzisiaj... Działo przeciwlotnicze. Jakie przeciwludziowe? Tak? Aha, dobra, czekaj, zobaczymy. Działa, o, oczywiście. To tego to no, jest. Oczywiście. Ja się zastanawiałem. Bo w innych grach to działa bardziej na samoloty, a tutaj wygląda nie, to, że no, w tej grze mało samolotów jest. Trzeba więcej strzelać albo do panów policjantów. Takie rzeczy. No dobrze, czekaj. Ogólnie rzecz biorąc, zauważymy jedną rzecz. O, ty, samochody fajnie wybuchają. Tylko od nie tego. Z bliska, dobra, bo już sprawdziliśmy to. No, z bliska właśnie strzeliłem i musieliśmy 5 minut czekać, tak. Aż się znowu pojawi. Niestety, no, niestety właśnie. Samochód nie jest odporny na wybuchy. O, ale ty, jakie to mocne obrażenia zadaje. Ale nie mogę strzelać tym tak za bardzo w dół, wiesz? Ma takie ograniczenie tylko. No. Bardziej na samoloty, ale z kolei tak wyżej, wysoko też tego działka podnieść no, nie widzisz? Mogę. Nie, no dobrze. Trochę, no. Najważniejsze, że wiesz, jest śmiercionośne. Ja wiem. Coś tam zadaje obrażenia ładne. Już nas śmigłowiec goni. Kurde. Ale to wystarczy raz ten słaby punkt samolotu. Ty dawaj na bazę no wojskową. Właśnie dam jadę. Nie, bo to... Stwierdzimy, że od razu okay. Baza wojskowa będzie najlepsza. Tego czeka, tak, bo nie odporny opon tutaj chyba. W tym aucie znając życie. Damy radę, damy radę. Nie ryj się! Nie wysadzaj czekaj, go, nie wysadzaj go teraz! Jezus Maria! Och, było blisko. Po drodze może będzie jakiś samochód z hakiem, wiesz? Taki sam jak ten. I możemy ewentualnie podmienić. No, zawsze można podmienić. Jak będzie samochód z haczykiem, to można wziąć dowolny. Także nie jest źle. Czekaj, bo tak przed tobą nie chcę za bardzo strzelać, bo wiesz jak no, będzie. Może być problem. Możesz mi strzelić w główkę i co będzie wtedy? Będzie mi przykre, jak mi strzelisz w główkę. Nie, miałem na myśli to, że samochody przed tobą będą wybuchać. Aha. I nas rozwalą. Nie, że mi się przykro zrobi. No dobra. To też. Okej. Ale nie mogę ci nawet strzelać w główkę za bardzo. Ale możesz strzelać do przodu, bez jaj. Wow. Przez moją głowę możesz strzelać, tak, nie? Ale tak. Nie możesz mnie zabić. Nie, ale tutaj wystarczy, że raz celnie wtrafisz w samochód, w takie czułe miejsce i on wybucha czuły od razu. Punkcik. Tam gdzieś zbiornik paliwa. Nie masz pół życia, tak jak tam u ciebie. Nie, no nie mam całe. Całe masz? No. Mnie to od razu strzelają także o szlak. Jaki to ma zasięg, ja pierdziło. Spokojnie, jedziemy do bazy wojskowej, zupełnimy amunicję. I takie tam różne. Jak snajperka jakaś. No, ty strącam śmigłowce z bardzo daleka. Tak przy okazji jeszcze powiem może, że można stuningować oczywiście tę naczepę. Zmienić jej barwy. Zmienić jej, że tak powiem, narzędzie zbrodni. Ale trzeba mieć odpowiednie tam odblokowania, żeby to się udało. No, niestety tak. Dlatego na razie nic nie robiłem. W przyszłości, jak najbardziej. Jak... patrz, nie ma na razie kolczatek nigdzie rozstawionych. Tu chyba nie ma kolczatek w GTA. Jak nie ma kolczatek? Gdzie są kolczatki? Nie ma kolczatek, są tylko blokady drogowe. W tym, normalnie wrzucają. Nie wolno im. Leżą normalnie na ziemi, przyjeżdżasz i nie ma. Jest łupu. Nie ma tu, ja nie widziałem. Nigdy nie miałeś kolczatki w GTA? Nie, no w ogóle nie. Poważnie ci mówię. Jakie dzikie. To nie to GTA. Ja czekam, muszę uzupełnić sobie, ja już biorę ten ekwipunek. Pancerza nie mam, przekąski mam. Dobra, przekąski sobie uzupełnię, bo przecież normalnie... Ty, ale wiesz, jak my wjedziemy do bazy wojskowej, to czołg nas raz trafi po zabawie. No, to jest bardzo możliwe. Kończymy odcinek wtedy. To będzie bardzo, bardzo możliwe, tak się boję. Bo drugi raz przecież nie wczytamy tego pojazdu. Właśnie mi głosy lecą, bierz ich. Dobra, to później bierę, do bazy. Na razie zajmiemy się tutaj policją. O rany. Tam uważaj, bo tam dużo radiowozów. Takich różnych. Cisną nieźle. Zamienimy się za chwilę jeszcze, zanim wjedziemy do bazy. Dobrze. Też sobie chcę postrzelać, a co? No, okej, okay, nie ma problemu. Gdzieś o kurde, jak blokada drogowa. Co tu taka za blokada się porobiła? Wow. Dobra, pojadę... O. Ups, przepraszam. Jadę. Dobra, zamienimy się na plaży może, będzie bezpiecznie. Na plaży jest zawsze dobrze. Bezpiecznie. I gdzie mam jechać? Przez siebie gdzieś tam. O, czekaj, stój, no. patrz na to. Dobra. Tam jest ten tak szybko, Jezus Maria, już strzelaj do mnie. Wow, ale go dupło. Szybko, dobra, już, mnie już zaraz idę, zabiją. Idę. Rany. Słaniam cię. Dawaj, szybko. Wsiadaj do auta. Już tylko tutaj ten, posprzątam trochę. Ja pierdolę, pomagam. Paweł, pomóż mi. Jadę. Coś słabo, te śmigłowce strąca. Przykąski? No nie najlepiej, powiem ci. Weź tam wytrzaskaj, typa.
Dobra. To gdzie jedziemy? Jaki jest plan? Jedź w miasto albo gdzieś. Dopiero stamtąd wróciliśmy. A, dobrze, no to ten... to jedź do, na wieś. Dookoła mapy. A, dobra. Wieś też jest dobra. Wieś tańczy, chociaż spróbujmy do tego... Spróbujmy do tego wojska zajechać, mimo wiesz? Wszystko. Zobaczymy, jak długo uda nam się przetrwać. No nie, nie żartuj, to może później, za chwilę. Jakoś no dobrze, rozgrzejemy tutaj. Dobrze. To rozgrzej się tam. Znając życie, pewnie jak skoczymy, to przyczepka się zgubi, odczepi. Może. Jestem tego pewien. Właśnie, ja cię mogę w każdej chwili odczepić. Nie, nie, nie mam tego. Na przykład pojedziesz sobie prosto. Nie, to nie jest dobry pomysł, naprawdę. Osłanie mi Paweł. No staram się. Śmigłowiec. Strzelam, dobrze. Strzelam, zaraz spadnie. Dobra, ładnie. Koci mu bel. Jak to wygląda. Blokada przed nami, Paweł, posprzątaj. No dobrze, czekaj. Yeah, ekstra. Poczekaj, bo tu wypuchałem jeszcze. O, dobra, już okay. Jest dobrze. Jadę. Ej, policjant, policjant! Nie. Dobra, okay. Żyje. Jedź! No, ale no skręcaj, opony, coś z oponami jest, nie mogę skręcać! Co się stało? Jezus Maria! Czekaj, Czekaj, kierowcę ci zaraz zabiją. Przekąski, dobra, zjedzę przekąskę czy coś. Już nic nie mam prawie. Tam! Ale grubo było. Dobra, trzaskam ich tam równo! O kurde! Blisko. Bo czasami jakiś taki szczęśliwy strzał krytyczny się trafi, no, że od razu rozwalasz. To jest jakaś masakra. Krytyczny strzał jakiś. Ewidentnie. O, patrz, budka z tym, z jedzeniem. Nie uważaj! Tutaj. Ej, ja proponuję, możemy spróbować... Ty, a może... Może znajdziemy jakiś inny samochód z hakiem? O, tu jest, patrz, samochód to jest z hakiem. Spróbujmy go. Ale on nie ma haka. Nie ma haka? No to jedź dalej. Sprawdzam, nie ma czasu, nie ma. Jest 5 gwiazdek, czasami... stary, jest 5 gwiazdek ci mówię. Ty, na lotnisku, o, dobra, czasami no. Spawnuje się ten taki, wiesz, dobra, przekonałeś mnie. Tylko byśmy musimy przejechać dookoła mapy, niestety. Na razie ten jeszcze jakoś się trzyma, ale to nie potrwa długo. Czekaj, a ten? Ten nie, ma hak? Nie ma. Tam jest ten, tamten może mieć. Czekaj, no jedź ty stary, bo ja nie mogę go... Jadę. Ty, a może ja technikana zamówić? Ten nie ma, a powinien nie ma, mieć, no. O co chodzi? Masz normalnie oszuści, takie specjalnie, takie pojazdy dajemy, na którymi nie możemy normalnie jeździć. No, co jest? Co, śmigłowiec? To. Nie ma śmigłowców. Czekaj, zaraz to pościągam tę bestię. Nie mogę tak wysoko. Jest. O, dobra, teraz mogę. Też nie ma, no kurde, jak to? Dobra, Paweł, będziemy skakać. Co? No, damy radę. Gdzie? Tam jest taka skocznia. Auto nie mała. Ma? Nie ma. Co nie ma? O, shit, Paweł! No, ja nie mogę strzelać, bo wybuchniemy! Dobra. Trzymaj się tam. Trzymie się. Bez jaj. Serio? Wszystko mamy radę chyba. Tak. Tak, no. Zobacz. Co to? Udany skok kaskaderski, proszę bardzo. Yeah, ładnie. Widziałeś? Wszystko się da. Elegancko. 5 gwiazdek gubimy. No, nie wiem, czy zgubimy. Ja bym tam postrzelał trochę, ale wiesz, boję się, że wysadzę nas. No tak, tak. Tutaj przydałyby się raczej takie 4 minigany, ale, nie? No, czujesz, że teraz wyobraź sobie, że tam na przykład zrobimy tam misję, tak odblokujemy sobie. No. I w tym momencie będziemy na przykład rakietami strzelać. Bo ale stary, ruszaj, typy, jedziemy, bo bum bum będzie. Dobra. Dobra, ekwipunek, mam coś jeszcze? Ekole mam, okej. Jeszcze co, ty weź mi tutaj śmigłowca? Wow, co to było? Gdzie? Nie wiem, nie zauważyłem, bo śmigłowiec obróciła mi się kamera sama z siebie. Dobra, jedziemy po torach. Jak po torach? A pociąg? Normalnie. Damy radę jakoś. A co z pociągiem? Kurczę, ale po torach wolno jest. Jak powoli. Nie, po torach lipa. Po torach powoli jedziesz. Po torach. No. Musimy do... Co to było? Spowalniacz. Co my to... Jaki? Jaki to zrobiłeś? To nie ja. Czekaj, bo tu śmigłowiec jeszcze jakiś lata, tu jeszcze jakiś śmigłowiec lata, ja to muszę posprzątać troszkę. Tak nie może być. Dobra, no. Tu nie ma. Musimy znaleźć takiego samego pick-upa, taki sam pick-up jak ten, jeździ po wioskach. Dobra, czasami, wiesz, motorówki holuje te przytoki. Ło, jakie tam wybuchy są, dobra, nieważne, jeźdź dalej, nie przejmuj się, wszystko w porządku. Nikt nas nie goni, ej, my zaraz zgubimy wojsko. Nie ma wojska w tej grze. No, jak to nie ma? Jest?
No taka ulepszona policja. Ulepszona policja, no. To już bardziej. Ale powiem ci, że dobre to działko jest, takie no, śmieszne. Takie, tylko wiesz, no niestety mało chronieni jesteśmy, to jest takie mało takie przykre. No, powiem ci, że jakby jakiś, nawet ten motocykl z wyrzutnią rakiet jakby tu podjechał. No to już po nas. Było. Jedna rakieta i dokładnie, po albo BWP na przykład. No, BWP wjechało, to już koniec, totalne. BWP wsko. Spróbujmy tutaj zajechać na wioski, zobaczymy, czy coś tu stoi takiego. Tak, no powinny być takie jakieś samochodziki lepsze. No był tu zawsze, ale i tak jest wzmocniony, ten co teraz masz, to i tak jest lepszy. No właśnie jest jakiś taki dobry, bo już sporo przyjął na klatę. A tutaj dalej świruje. A, bum bum, robimy. Dziwne, że Insurgent. Ty, a może ten Insurgent? Znaczy BWP na pewno nie mam tego z działkiem. Tak widziałem machaczek, tylko kurczę no... Ja nie mogę jednocześnie wyjąć i tego, i tego. Mhm. Złośliwe bestie. Specjalnie tak zrobili. A w ogóle tobą jak tam rzuca z tyłu. Nie przejmuj się, mam chorobę lokomocyjną. Aha. Także mnie to nie gra roli, czym... nie? Nie ma się czym przejmować. Nie ma się przejmować. Nie wierzę w takie karnistry, jakbyś mógł, dobra? Może nie ma problemu. To może być niebezpieczne. W naszej sytuacji ogólnej. O! Co się stało? Akurat wyprzedzałeś, Paweł, ja strzelam gdzie... i wyprzedzałeś auto, wiesz? Chodź tutaj, gdzie jedziesz? I wybuchło cię? Mhm. Ja żyję. Stoj. Dawaj, pakuj się. Ty, normalnie działa dalej. No. Czyli tylko auto jest wybuchło? Zniszczalne. A to jest niezniszczalne, jak widać. Dawaj, kocie. Miał, dobrze. Miał. Przemiałkuję ich. Miał. A na szczęście okazuje się, że nie. Jakie sprytne oczy zrobiłeś podczas strzelania. Ej, smutne? Kurde, no. Sprytne. Aha. Zmierzam. Panie Lucy, czemu pan nie wymijasz bloka? Tylko wjeżdżasz wszystkie. Nie wjechałem w to, tylko zobacz, jak mi tutaj zajeżdżają. Jezus, drogę. Maria, zaraz mi... Pamiętaj, że masz przyczepę, nie masz chyba prawka na przyczepkę, bo nie jeździć. Krzywo jeździsz mi. No nie. No coś krzywo jeżdżę właśnie. No. Czekaj. Musimy zjechać na autostradę. Musimy wjechać do bazy będzie... teraz chyba już, powoli. Gdzieś na przykład bazę. Do bazy wojskowej? Pewnie, że tak. To musimy na skróty jechać. Ja czuję teraz już zew czołgów. Czekaj. A ten nie ma czasami haka? Ten co przed nami jedzie? Nie, nie mam. Nie ma? On jest za wysoko, nie? Dobra, to jedziemy na bazę na skróty w takim razie. Przez piachy. Przez piachy pustyni! Co tu, śmigłowiec? Znowu jakiś? O, wiem gdzie pojedziemy na bazę. W sumie nie wiem, czy jest sens strzelać, bo i tak mamy 5 gwiazdek już. Dobra. O nie! O, żeż, kurde, wypadłem! Jakoś tam... Poważnie, z tego da się spaść? No z takich rzeczy... A, potrąciłeś mnie jeszcze! Siadaj! Jedź! Jedziemy! Bzi, jedź! Ja nie wiedziałem, że da się spaść, to musimy uważać tak tam na bazie. Takie samochodziki, gdzie jesteś na działku, też możesz wypaść. Pamiętaj, żeby... Nie słyszę, że na przykład z działkiem, tam też chyba możesz wypaść, jak dobrze pamiętam. Ej, zaraz zginę, nie wiem czemu, ale pamiętaj... Zginąłem. To przekąski. Nie zdążyłem nawet. Powiedziałem, że zaraz zginę i zginąłem. Czekaj, weź mnie po drodze, stój! Ło, przyczepka mi się odłączyła. Został zwrócony do bunkra. Co ty? Czemu? Nie wiem. Co ty, Paweł, zrobiłem? To nie moja wina. Biegają i strzelają. O. Ja muszę zginąć. Fajnie, dzięki, naprawdę. Jesteś... I co teraz? Co teraz zrobimy? Czekaj. Co się stało? Nie mogę wsiąść do pojazdu. No nie możesz, musisz go zamówić. Zjaj. Zabrali mi go. No co to ma być? Halo? Spróbuję jeszcze raz zamówić. Mogę wezwać naczepę, dobra, już zaraz przyjedzie z powrotem. Okej. Schowaj pistolet, czy by nie... Tak? Tak szybko? No bo minęło 5 minut. Od ostatniego zamówienia. Ha. O. Stanęła. To szybko, powiem ci. Dobra. Zamieniamy się znowu, czy co? A czy nie, ja mogę jechać, tak? Spokojnie. Strzelaj jeszcze, no. Dobrze. Ja wolę chyba jechać niż strzelać. Dobrze. Czekaj, pan policjant. Ja słaby jestem w strzelaniu. Czego się rzucasz, ty? Jedź. Dobra. Ja mam słabą celność, jedziemy. Wycelowałem w nich. Dobrze. Co? Ja już strzelasz, okej, ja myślałem, że na spokojnie trochę pojedziemy. Ja tylko wsiadłem na działko, wiesz, uzbroiłem je i w tym... Nawet nie strzeliłem, od razu zaczęli wysiadać z auta. No to dobra, jak chcą fikać, fikają. No to...
No to jak fikają, to jedziemy po nich ostro. Tak. Proszę, proszę. Jak oceniasz to działko? Dobre jest na latające pojazdy, czy nie? No takie 2 na 10 bym powiedział. Chyba, że się stuninguje, będą jakieś rakiety namierzające, to może coś z tego będzie, ale... Też nie ma szansy. O Boże, może ja lepiej będę prowadził. Jest okej. Zaufaj mi. Aha. Mówię ci, to się uda, no. Czekaj. Wyjadę z tych piachów i będzie dobrze. O rany. Czekaj, gdzie tu do bazy wojskowej? Chyba tutaj. Ja, jakoś. Tutaj. Zaznaczyłem. Dziękuję. No. Nie widzę. Jak nie widzisz? Na minimapie powinieneś widzieć. No nie, bo nie siedzisz w moim pojeździe. Co to nie jest? To jest osobny pojazd? Tak. Jak tak? Czekaj, o kurde. Blokada drogowa znowu. Normalnie dwa osoby. No, dwa jedne. Dwa jedne? Dla mnie to są dwa jedne, o czym ty mówisz? Dwa jedne pojazdy, dwa jedne, no tak. I ważna budę. Spokojnie, wszystko pod kontrolą jest. Tam jest ten, o. Kolczatka! No, myślisz... Gdzie? Nie było tam nic, co ty? Nie. No tak. Bym go wysadził, ten samochód ale... musi mieć kuloodporne, te opony. Jakie? Musi kuloodporne? Mieć dobrze. Kuloodporne, no. Kulo. Uważaj, ej, czekaj, jesteśmy przy bazie. Polowej. No gdzie? A jest, rzeczywiście. Widzisz? Ty. No? Elegancko. Ja nie, tutaj nie wjedziesz. Ale dobra, pojedziemy nie, w prawo. Nie, tutaj nie wjedziesz. Tu nie wjedziesz. Na skróty dobra, pojedziemy. Na skróty w prawo. Nie wjedziesz tutaj. Przez poligon przejedziemy. Pan ten, żołnierz się upadł. Dobra, ile nam dajesz, że przetrwamy w bazie? Do 10 sekund. Wiesz co, jak będziemy jechać koło czołgu... Znaczy zależy, kto ja będzie prowadził, się... nie? Więc... kto będzie prowadził? Jak będziemy... Ja. 10 sekund, dobra. A jak ty? No chyba, że będzie czołg akurat przy bramce, to nas w locie trafi, więc w sumie nie zdążymy dotknąć nawet płyty, wiesz? Wiesz co, słuchaj, ja mam taki pomysł. Ogólnie w czołg trzeba trafiać, wiesz, tam w tył, nie? To działko wygląda na to, że jest bardzo mocne na takie uszkodzenia. Mm-hmm. To ja będę starał się zajeżdżać czołg od tyłu i ty ale wtedy ten tył. Czołg może obrócić lufę do tyłu też, to ten nie pomoże. Musimy być w ruchu, musi się udać. Tak, musimy być w ruchu, nie możemy nastawić się bezpośrednio na bezpośrednictwo. Jest czołg, zobacz, spróbuj strzelać go w nie dupę. Mogę, bo nie mogę teraz. Tak nisko. Możesz, teraz możesz, strzelaj go tam, zobacz. Nie, nie sięgam. Po lewej, sięgniesz. Nie sięgam, mówię ci, że ten nie sięga. No jak nie sięga? Nie zrobisz niżej, zaraz nas zestrzeli ten drugi. Aha. Te działko czekaj. Niżej nie może zjechać. O kurde, wiesz co, ja muszę zobaczyć. Dobra, zaraz nas zestrzelam. Nawet nie... Mówiłem? Nawet nie dotkniemy płyty, mówiłem? No. Czekaj, odłączyło mi się, jak się to podłącza? Podejdź do tyłu po prostu. Dobrze. Czekaj, może się uda, ja bym spróbował. Kurde, to się cały czas trzęsie wszystko. Odjedźmy kawałek dalej, może znikną. Może znikną. No, może ten czołg zniknie, nie? No, dokładnie. Dobra, chyba poznika. O kurde, tam trzy czołgi są. Dobra, spróbujemy. Może im uciekniemy, zobaczymy. Jedź! Jedziemy! Jedź! Dobra. Przeliczyłem się z tymi 10 sekundami, sorry. Myślałem, że jednak będzie to 10 sekund, nie? Czekaj, zobacz, czy mogę zamówić z ciekawości. No spróbuj. I chyba nie 5 minut. Nie, nie mogę zamówić. Ech, kurde no. Ale ja się spodziewałem, że tak ja będzie. Ja też spodziewałem, że tam będzie 10 czołgów. Mogliśmy rzeczywiście... Mogliśmy ich pościągać, nie wiem, z minigana, wyrzutni rakiet, czegokolwiek. Pościągać? To nie jest ale proste. By się pojawili nowi. Dobra, no to co, tym symbolicznym akcentem myślę, że możemy skończyć ten odcinek. Widzowie mogą ocenić w takim razie czepę, czy mi się podoba, nie? W moim przekonaniu, nie kupujcie. No. Nie, nie ma sensu, naprawdę, to jest zbyt słabe. Chyba, że jakaś ulepszona lepiej będzie lepsza. Lepiej sobie ten motocykl, albo ewentualnie BWP. Tak. To jest spoko. BWP fajnie działa, dobra. No. Jak w wojsku jeździliśmy, to rozpierdzielaliśmy dokładnie. Wszystkich. Dokładnie, na jeden strzał nawet. Także dzięki. Także trzymajcie się, na razie.